Cześć, to drewniak i Monika. Ja jestem Miłosz Drewniak, a ja Monika się Dzisiaj porozmawiamy o dwóch chyba najczęściej mylonych ze sobą formach pisemnych na egzaminie B1, czyli o różnicach między opowiadaniem a sprawozdaniem. Więc jeśli przygotowujesz się do egzaminu na poziomie B1 i wciąż nie do końca rozumiesz różnicę, ten materiał jest dla Ciebie Zapraszamy! Najpierw przyjrzyjmy się różnicom strukturalnym między opowiadaniem a sprawozdaniem. Zacznijmy od wstępu. Jaki jest wstęp w opowiadaniu? Wstęp w opowiadaniu jest nieprecyzyjny, jest ogólny. Nie musimy pisać, gdzie konkretnie rozgrywa się akcja opowiadania. Nie musimy także pisać, kiedy dokładnie rozgrywa się akcja opowiadania. Powinniśmy Zarysować czas i miejsce akcji. Czyli możemy na przykład zacząć nasze opowiadanie słowami: Pewnego dnia pojechałam razem z przyjaciółmi nad jezioro. Co się tyczy sprawozdania, powinien być precyzyjny czas i miejsce akcji. Czyli piszemy, gdzie dokładnie jest dane wydarzenie, a także kiedy. Zatem rozpoczniemy taki tekst słowami: 15 czerwca 2020 roku pojechałam z trojgiem przyjaciół nad jezioro Śniardwy. Przechodząc do rozwinięcia. Ośrodkiem opowiadania są perypetie bohaterów, które możemy tutaj prosto nazwać przygodą. Na przygodę składają się jakieś e, przeszkody, na które natrafia bohater i to jak sobie z nimi poradził. Przykłady Przeszkoda. Zaspałem do pracy. Rozwiązanie. Pożyczyłem od sąsiada samochód, żeby się nie spóźnić na ważne spotkanie. Przeszkoda. Spotkałem niedźwiedzia w lesie. Rozwiązanie. Zachowałem spokój i powoli się wycofałem. Przeszkoda. Zachorowałem na COVID i nie mogłem pojechać na urodziny mojego brata. Rozwiązanie wysłałem mu prezent i tort, kuriere. W sprawozdaniu natomiast nie ma jednego centralnego wydarzenia. Nie ma bohaterów, których spotykają jakieś przygody, czyli trudne sytuacje, z którymi muszą sobie poradzić. W sprawozdaniu opisujemy krok po kroku, co się wydarzyło danego dnia, lub na przykład na przestrzeni e, kilku dni, e, zgodnie z pewnym harmonogramem. Dobrym pomysłem jest tutaj e, przed przystąpieniem do, do pisania sprawozdania rozpisanie sobie właśnie e, tych wydarzeń e, na jakieś punkty. No i później rozwinięcie ich już w konkretnym tekście. Na przykład 1. Start konferencji. 2. Pierwsza prelekcja. 3. Pytania do prelegenta. 4. Przerwa kawowa. 5. Moja prelekcja. i tak dalej, i tak dalej. No, i później możemy sobie te punkty um, już rozwinąć w naszym tekście. Warto tutaj wspomnieć, że w opowiadaniu wydarzenie jest niespodziewane, natomiast w sprawozdaniu wszystko odbywa się zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem. Nie ma tutaj żadnych niespodzianek. Co się tyczy zakończenia, w przypadku opowiadania piszemy czego się nauczyliśmy podczas tej przygody, podczas tego, co przeżyliśmy. Piszemy, jakie wyciągnęliśmy wnioski, jakie mamy refleksje. Zatem taki tekst najprościej będzie zakończyć słowami: Cała ta historia nauczyła mnie, dzięki tej przygodzie zrozumiałam, zrozumiałem, że. Natomiast w sprawozdaniu oceniamy wydarzenie, czyli piszemy, czy nam się podobało. Czy nie? I czy wzięlibyśmy jeszcze kiedyś udział w takim wydarzeniu? Więc możemy zakończyć, używając klasycznego słowa podsumowując i na przykład piszemy: Podsumowując, bardzo podobało mi się to wydarzenie, chętnie jeszcze raz kiedyś wezmę w nim udział, albo wiele nauczyłam się, wiele nauczyłem się podczas tych warsztatów. Przygotowaliśmy dla Was dwa teksty, opowiadanie i sprawozdanie. Temat ten sam: podróż służbowa, ale jak zaraz zobaczycie, zupełnie inna realizacja. Zacznijmy od wstępu. Wstęp opowiadania. W zeszłym roku pojechałem do Warszawy w podróż służbową. Byłem pierwszy raz w stolicy Polski i w dodatku miałem występować jako prelegent. Co bardzo mnie stresowało. Wstęp, sprawozdania. 1 kwietnia 2021 roku pojechałem o godzinie 4:37 pociągiem w podróż służbową do Warszawy, gdzie miałem uczestniczyć w konferencji dotyczącej nowoczesnych rozwiązań w architekturze. Trwała ona jeden dzień. I odbyła się w centrum konferencyjnym Zielna. Pierwszą rzeczą, która od razu uderza, kiedy zestawimy sobie oba wstępy, jest to, że mamy dużo detali w przypadku sprawozdania. Mamy tutaj dokładną datę, dokładną godzinę, informacje o środku transportu, informacje o temacie konferencji, w której będę uczestniczył, informacje o czasie trwania tego wydarzenia i o miejscu wydarzenia. W opowiadaniu nie ma tych wszystkich szczegółów, ponieważ prawdopodobnie nie miałyby one większego znaczenia z punktu widzenia narracji. Mamy tu natomiast coś, czego zabrakło we wstępie sprawozdania a mianowicie refleksje i odczucia narratora. Informuje on nas o tym, że nigdy wcześniej nie był w Warszawie i że stresował się swoim wystąpieniem. Z punktu widzenia sprawozdania tego typu informacje są zazwyczaj zbędne. Przyjrzyjmy się teraz e, rozwinięciom rozwinięcie opowiadania. Z dworca postanowiłem pójść na piechotę i pozwiedzać stolicę. Aplikacja w telefonie wskazywała mi, że to tylko 30-minutowy spacer. Nie spieszyłem się jednak. Po drodze wypiłem kawę i zrobiłem kilka zdjęć, więc do centrum konferencyjnego dotarłem spóźniony, ale w dobrym nastroju. Słuchałem ciekawych wykładów i nawiązywałem interesujące znajomości. Najciekawszym punktem programu okazał się jednak obiad, po którym zacząłem się trochę stresować, bo zbliżało się moje wystąpienie. Nagle okazało się, że nie mam przy sobie torby, w której znajdowały się moje notatki oraz pendrive z prezentacją. Zestresowałem się, ponieważ mogłem ją zostawić wszędzie, począwszy od pociągu, a skończywszy na restauracji pomyślałem, że nie ma sensu teraz biegać po tych wszystkich miejscach, bo spóźnię się na swoją prelekcję. Zadzwoniłem do biura firmy, w której pracuję i na szczęście odebrała moja świetnie zorganizowana koleżanka. Szybko przesłała wszystkie materiały do centrum konferencyjnego, w którym się znajdowałem. Gdy nadeszła moja kolej, miałem prezentację dzięki której wiedziałem o czym mam mówić. What a story, Mark. Teraz przyjrzyjmy się rozwinięciu sprawozdania. O 9.00 zebraliśmy się w głównej sali, w której prowadzący to wydarzenie powitał wszystkich uczestników. Na krzesłach były przygotowane interesujące prezenty. O 10.00 zaczął się wykład dotyczący historii architektury i rozwiązań, które kiedyś okazały się przełomowe. Następnie była przerwa kawowa, podczas której można było poznać innych uczestników spotkania i wymienić się wizytówkami. Kolejne wystąpienia były na temat nowoczesnych technologii w budownictwie. Oglądaliśmy na ekranie wiele ciekawych prezentacji. O godzinie 13 organizatorzy zaprosili nas do restauracji, znajdującej się naprzeciwko Centrum Konferencyjnego Zielna o nazwie Wawrzynek, w której zjedliśmy znakomite wegańskie dania. Podczas drugiej części spotkania występowali prelegenci z największych firm budowlanych w całej Polsce. Ja miałem swój wykład jako ostatni. Mówiłem o problemach współczesnej architektury w Lublinie. Wszyscy bardzo dobrze przyjęli moją prezentację. W opowiadaniu narrator nie koncentruje się szczegółowo na opisie kolejnych etapów konferencji, opisuje swoje przeżycia i w tekście dominują perypetie związane z zagubieniem materiałów konferencyjnych. Natomiast w sprawozdaniu bohaterem rozwinięcia nie jest osoba, która bierze udział w wydarzeniu, a właśnie to wydarzenie. Więc w rozwinięciu sprawozdania mamy rozpisany harmonogram. Dowiadujemy się, że o dziewiątej wszyscy zebrali się w głównej sali, o godzinie dziesiątej miało miejsce wystąpienie dotyczące historii architektury, następnie przerwa kawowa, kolejne wystąpienie. Tym razem dotyczące współczesnej architektury, i o godzinie 10 obiad, następnie prelekcje przedstawicieli największych firm budowlanych. Przechodzimy do zakończenia zakończenie opowiadania. Cała ta historia nauczyła mnie, że z każdej sytuacji jest wyjście. Należy jedynie zachować spokój i poszukać rozwiązania. I zakończenie sprawozdania. To wydarzenie było bardzo ważne dla mnie, ponieważ reprezentowałem na nim swoją firmę. Bardzo mi się podobały projekty innych osób oraz organizacja spotkania. Chętnie w przyszłości przyjadę na taką konferencję. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, w zakończeniu sprawozdania dokonujemy oceny relacjonowanego wydarzenia, natomiast jeśli chodzi o opowiadanie, to idealnie byłoby, gdyby płynęła z niego jakaś nauka. Pamiętajcie, że nie jesteście oceniani za inwencję, więc morał płynący w historii nie musi być szczególnie głęboki. Podsumujmy wszystkie informacje na temat opowiadania i sprawozdania. Tematem opowiadania jest niespodziewane wydarzenie życiowe, natomiast tematem sprawozdania jest z góry zaplanowane wydarzenie. W opowiadaniu najważniejszym punktem jest przygoda. W sprawozdaniu nie ma przygody, wszystkie wydarzenia są tak samo ważne. Opowiadanie jest selektywne, to znaczy, że podajemy w nim tylko istotne z punktu widzenia narracji elementy. Natomiast sprawozdanie jest precyzyjne. Podajemy w nim jak najwięcej szczegółów. W opowiadaniu pojawia się opis świata wewnętrznego bohatera, czyli uczuć a w sprawozdaniu pojawia się opis rzeczywistości właśnie takiej, jaką widzimy, jaką obserwujemy, w jakiej bierzemy udział. Oba teksty, zarówno opowiadanie, jak i sprawozdanie, piszemy w czasie przeszłym. Mamy tutaj oczywiście na myśli proste teksty na poziomie B1. Mamy nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka nie będziecie już myli sprawozdania z opowiadaniem i na odwrót opowiadania ze sprawozdaniem. Jeśli ten odcinek był dla Was przydatny, e, zostawcie łapkę w górę, napiszcie o tym w komentarzu, i jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał. A tymczasem, trzymajcie się. Papa! Pa. A jeśli chcielibyście posłuchać osobno o opowiadaniu i sprawozdaniu, zapraszamy do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi materiałami na ten temat. Owocnej nauki!